Praca przy komputerze to brak ruchu. Każda moja dieta kończyła się efektem jojo. Zamknięte koło. Dopiero spotkanie z dietetykiem pozwoliło mi je przerwać. Mama nie znosiła, jak wyglądam i siłą zaprowadziła mnie do Natur House. Nigdy wcześniej nie stawałam na wadze. Ważyłam 133 kg, ale wszystko się zmieniło i teraz sama będę mamą. Pracuję z klientami. Schudłem ponad 20 kg. Zacząłem podobać się sobie i innym, i żonie. Natur House. Spełniamy marzenia o szczupłej sylwetce. Tylko dzięki tradycyjnej recepturze oraz wysokiej jakości mleka mogą powstawać wysokiej jakości produkty. Kamiennogórski ser pleśniowy od ponad 50 lat, wytwarzany według niezmienionej tradycyjnej receptury, kryje w sobie tajemnicę smaku i jakości niezmienioną od pokoleń. Doskonały, bogaty w składniki odżywcze i witaminy. Poczuj pełnię wykwintnego smaku. Zasiądź z nim do stołu. Zakład Pogrzebowy Anturium to lider branży pogrzebowej. Dzięki wieloletniej praktyce świadczy usługi na najwyższym poziomie, co przekłada się na zaufanie klientów. Spełniając Państwa oczekiwania, Anturium otworzyło pierwszy w regionie profesjonalny dom pogrzebowy. W specjalnych pomieszczeniach z godnością przygotują osoby zmarłe do ostatniego pożegnania. W domu pogrzebowym przed ceremonią mogą Państwo pożegnać się z osobą najbliższą, a także zorganizować uroczystość dla osób różnych wyznań religijnych. W stałej ofercie znajduje się szeroki wybór urn, trumien, krzyży, a także garderoby. Wiązanki oraz wieńce przygotowywane są w zakładzie bezpośrednio przed pochówkiem, dzięki czemu na długo zachowają swoją świeżość. Anturium świadczy również usługi związane z transportem zwłok w kraju oraz poza granicami. Zakład pogrzebowy Anturium to również lider sprzedaży pomników. W stałej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór nagrobków w konkurencyjnych cenach. Kompleksowo, profesjonalnie, z godnością. Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na świąteczne wydanie serwisu informacyjnego Flash w dzisiejszym programie. 15 lat tradycji. Od 15 lat myśmy odtworzyli ten obyczaj. Misterium w Kamiennej Górze. Uczymy się również bycia ze sobą, a nade wszystko miłosierdzia. Symbolika świąt. Owocem piątku jest Boże miłosierdzie i błogosławieństwo Boga. Niebezpieczne święta. Aż 18 metrów długości miała największa palma przygotowana specjalnie na niedzielny konkurs, który każdego roku odbywa się w Chełmsku Śląskim. Jednak w tym przypadku nie liczą się gabaryty, a kultywowana tradycja. Już na kilka tygodni przed świętami wielkanocnymi w Chełmsku Śląskim trwają wzmożone prace związane z przygotowaniem palm. Konkurs, którego owoce można było podziwiać podczas niedzielnej mszy, jest dla mieszkańców tej miejscowości już tradycją.
Jednak pomysł i sposób przygotowania palm pojawił się dzięki mieszkańcom, którzy przed wieloma laty do Chełmska przyjechali z Nowosądecczyzny. To zaraz po przyjeździe tu osadników, to Sądecczyzna przywiozła też obyczaj tych palm dużych, sądeckich, i przez wiele lat była tutaj prowadzona. Potem w czasie, nie wracajmy do tego okresu, zaginęła. No i od 15 lat myśmy odtworzyli to, ten obyczaj, oczywiście wzorując się na samym układaniu palm sądeckich, bo na przykład kaszubskie to są z samych kwiatów, wileńskie są ze zbóż i tego. Także tutaj, że największą ilość osadników tu mieliśmy, więc zostały te. No cieszę się niezmiernie, że to tak pięknie się przyjęło, że są takie śliczne palmy i mogę spokojnie odpoczywać, a ten przepiękny obyczaj tradycji polskiej zostanie już w Chełmsku na zawsze. W całym przedsięwzięciu chętnie biorą udział mieszkańcy okolicznych miejscowości. Podczas samego przygotowania palm panuje atmosfera, która jest potwierdzeniem na to, że nie najważniejszy jest wynik konkursu, ale kultywowanie tradycji i integracja tej małej społeczności. Kto tu dzisiaj tym jarkiem będzie? W majestatycznych palmach jedynie poza kwiatami wszystkie elementy są naturalne. Poza kunsztem ich wykonania wrażenie robi ich wielkość, dlatego też ten konkurs docenia wielu ludzi również spoza powiatu kamiennogórskiego. Są palmy nie tylko z gminy Lubawka, ale z okolicznych miejscowości. Jak zwykle największa jest zarezerwowana dla Olszyn i ona góruje w dniu dzisiejszym również. W kościele właśnie Olszyny zrobiły przepiękną, najdłuższą palmę. Podczas tegorocznej uroczystości kościół w Chełmsku Śląskim po sam sufit zapełnił się kolorowymi palmami. Jednak w latach ubiegłych zdarzało się też tak, że było to niemożliwe. Andrzeju, były kiedyś w historii Chełmska Śląskiego większe palmy niż ta, która ma 18 metrów? Większa była, bo miała prawie 20 metrów, ale z technicznych powodów nie mieściła nam się w kościele i żeby nie szpecić bez mała palmy, tak praktycznie, i wszystkie u nas palmy stoją. Żadna, to żeby to nie kłaść nigdzie na podłodze, dlatego Olszyny, jako że mają najdłuższą zawsze palmę, zdecydowali, że zrobią ją o metr, półtora mniejszą, żeby po prostu postawić, wyeksponować, jak ona być powinna. Dla uczestników tego wydarzenia poza samym udziałem w konkursie liczy się coś więcej. Doceniają to samorządowcy i politycy, którzy chętnie biorą udział w tym wydarzeniu. Niedziela Palmowa to bardzo ważne święto w tradycji chrześcijańskiej, ale też i ludowej, nazywana w Polsce Niedzielą Palmową. Ja się cieszę, że tu jestem w Chełmsku. Tutaj się tak trochę ruszam, bo przychodzi dużo ludzi. Jestem pierwszy raz na tej uroczystości w Chełmsku Śląskim. Jestem pod wrażeniem rozmachu i takiego dbałości o tradycję. Także serdecznie pozdrawiam cały powiat kamiennogórski, a szczególnie chełmsko-śląskie. Cieszę się, że to jest tak wspaniale, że jest tak kolorowo, a przede wszystkim, że jest to taka radość w przeżywaniu tego święta, ale z drugiej strony wiem, że to jest święto bardzo ważne, bo od Hosanny do ukrzyżowania jest niewielki czas, czyli tydzień, więc też i bardzo mocno duchowo przeżywamy dzisiejsze święto. Chełmsko-Śląskie na jeden dzień stało się stolicą palmową Dolnego Śląska. W uroczystości wzięli udział wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku. Wspólnie przemaszerowali wokół rynku, biorąc udział w uroczystej procesji. Poza symboliką palm, ten dzień związany jest z wjazdem Chrystusa do Jerozolimy. Mieszkańcy Chełmska postanowili zaprezentować krótką inscenizację upamiętniającą to wydarzenie. Hosanna, Hosanna, Chrystusie naszemu. Misterium Męki Pańskiej można inscenizować na różne sposoby. Przykładem tego jest niedzielna droga krzyżowa zorganizowana przez parafię Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie. W niedzielę palmową poprzedzającą święta wielkanocne wierni wzięli udział w Misterium Męki Pańskiej. Wydarzenia sprzed ponad 2000 lat zostały odtworzone na ulicach Kamiennej Góry. W organizację procesji włączyli się wszyscy niezależnie od wieku.
Poszczególne stacje drogi krzyżowej zostały przygotowane przez młodzież. Krzyż, który niósł, krzyż naszych grzechów, był tak ciężki, że nawet krusze świata się pod niej załamał, chociaż sam zawsze chodził drogą Bożego prawa. Ile razy zdarza się nam zbłądzić, ile razy nasze pojedyncze grzechy przygniatają nas do ziemi. Pierwsza ze stacji upamiętniających drogę Jezusa na Golgotę miała miejsce pod kościołem. 14. kończąca Misterium Męki Pańskiej odbyła się na Górze Parkowej. Choć ten dzień w takiej formie obchodzony był dopiero po raz drugi, to proboszcz nie ukrywa zadowolenia. Jest przekonany, że taka forma lepiej trafia do wiernych i ma nadzieję, że będzie kontynuowana w kolejnych latach. To jest piękne przedsięwzięcie, bo pragniemy zadośćuczynić Panu Bogu za nasze złe uczynki, nasze złe postępowanie. Uczymy się też ekspiacji, współczucia pewnego wobec zła, które sami ludzie wyrządzają sobie nawzajem i byśmy powiedzieli jakoś w pośredni sposób Panu Bogu. Uczymy się również bycia ze sobą, a nade wszystko miłosierdzia, bo miłosierdzie to jest najpiękniejszy owoc Boga, który oddał swoje życie, umiłował aż do końca. I my właśnie się tego wszystkiego uczymy i to objawiamy. Święta wielkanocne naznaczone są wieloma symbolami, które dla katolików na całym świecie stanowią fundamenty wiary. Dlatego tak ważne jest, aby w odpowiedni sposób przygotować się do najważniejszego święta w roku i zrozumieć jego istotę. Święta wielkanocne poprzedzone są 40-dniowym postem, który przygotowuje katolików do przeżywania zmartwychwstania Chrystusa. Na pamiątkę ustanowienia kapłaństwa w Wielki Czwartek rozpoczynający Triduum Paschalne odbywa się liturgia, w której to dziękujemy kapłanom za ich posługę. Co najważniejsze, w tym dniu wspominamy również ustanowienie Eucharystii. Czwartek jest poświęcony Eucharystii i kapłaństwu. Eucharystia uczy nas wzajemnej miłości, a równocześnie też w służbie Eucharystii jest sakrament kapłaństwa. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Pana Jezusa do kaplicy adoracji, dawniej zwaną ciemnicą. Tam przeżywa Jezus razem z wiernymi noc konania. Niedługo Judasz przyjdzie i swoim pocałunkiem zdradzi przyjaciela, którym jest Jezus Chrystus. Liturgia odbywająca się w Wielki Piątek ma nieco inny charakter. Naznaczona jest wieloma symbolami, które dla chrześcijan na całym świecie stanowią fundament wiary. To właśnie w tym dniu Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Liturgia Wielkiego Piątku jest liturgią, która opowiada o tym, że my potrzebujemy Jezusa Chrystusa, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Dlatego w centrum, w miejsce Najświętszego Sakramentu staje krzyż, który adorujemy. Jezus na krzyżu ponownie objawia się jako ten, który jest poniżony, zdeptany, zabity, opluty. Liturgia Wielkiego Piątku kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do grobu Pana Jezusa. Choć aura za oknem nie sprzyja, to z całą pewnością w sobotni poranek wszyscy tłumnie wyruszą, aby poświęcić pokarmy. Wielką sobotę wczesnym rankiem ludzie przynoszą święconki do kościoła. W tych święconkach różnego rodzaju znaki dotyczące życia, na przykład jajko, znaki dotyczące czystości życia moralnego, sól, chrzan i tak dalej, chleb szczególnie. To wszystko oznacza, że my pragniemy żyć razem z Jezusem Chrystusem, który jest barankiem Bożym. I tam najczęściej mamy w koszyczku również albo z masła, albo z cukru, albo z chleba baranka wielkanocnego. Sobotnia msza jest jedną z najważniejszych w kalendarzu liturgicznym i odbywa się w godzinach wieczornych. Poświęcone jest dwóm ważnym symbolom. Gromadzimy się wieczorem na dworze, kiedy jest ciemno. Ta ciemność przypomina nam grób. My jako umarli jesteśmy oświecani światłem, dlatego jest liturgia światła. Tej nocy właśnie dokonuje się nie tylko ukrzyżowanie, ale też i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bardzo ważnym znakiem jest woda.
Woda, bo jest też obrzęd Wielkiej Soboty, jest obrzęd chrztu, to jest najważniejsze. Owocem śmierci Jezusa Chrystusa jest chrzest, jest śmierć starego człowieka, a narodziny nowego człowieka. Wszystkich z Państwa, którzy będą chcieli wziąć aktywny udział w obchodach liturgicznych, a z różnych powodów nie będą mogli pojawić się w świątyni, zapraszamy na transmisję na żywo w telewizji Kamienna Góra. Czy udział w liturgii przed telewizorem, przed odbiornikiem dla ludzi chorych liczy się tak samo? Liczy się tak samo, dlatego że mają przeszkodę obiektywną, nie mają grzechu ciężkiego, żadnego nie mają grzechu, a dodatkowo mogą zaprosić szafarzy, którzy im przyniosą do domu komunię świętą, bo mamy już dziewięcioro szafarzy. Dziewięciu szafarzy, którzy z chęcią zaniosą Pana Jezusa do tych, którzy są w potrzebie, którzy błagną i pragną przyjąć Go w Komunii Świętej. Także jest podwójny związek, jest związek medialny, ale też i fizyczny z naszą świątynią. Dla wszystkich z Państwa zainteresowanych poznaniem wszystkich symboli związanych ze świętami wielkanocnymi przygotowaliśmy program, który będzie emitowany w bloku świątecznym. Ja bym życzył, żebyśmy umieli się tak zachować jak Pan Jezus wobec swoich nieprzyjaciół, którzy Mu tyle zła, tyle krzywdy wyrządzili. Bo owocem piątku jest Boże miłosierdzie i błogosławieństwo Boga dla każdego człowieka. To jest profil działalności naszej parafii. Chciałbym właśnie, żebyśmy te wszystkiego rodzaju wrogości, nieprzyjaźnie umieli przezwyciężać miłością. Bo współczesny świat bardzo często idzie w kierunku nienawiści. U podstaw wielu działań jest nienawiść wobec człowieka, wobec Bożego dzieła stworzenia. I tę nienawiść można tylko przezwyciężyć miłością. Wszyscy, którzy chcą złością, wrogością, nienawiścią walczyć z nienawiścią, są tacy sami. Dwie osoby zostały ranne po zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 367 nieopodal Pisarzowic. Apelujemy więc do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas świątecznych wyjazdów. Do zdarzenia doszło w piątkowy poranek. Autobusem relacji Przemyśl i Jelenia Góra podróżowało 15 pasażerów oraz kierowca. Dwie osoby z powierzchownymi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż autobusem zastępczym. W chwili, w której doszło do wypadku, droga była śliska, na jezdni zalegało błoto pośniegowe oraz lód. Według relacji świadków pługopiaskarki zjawiły się na miejscu dopiero po tym zdarzeniu. Na zakończenie dzisiejszego serwisu w imieniu całej redakcji telewizji Kamienna Góra składam Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wydanie serwisu w najbliższą środę. Do widzenia.